Nie, to jest sponsorowane, możemy zobaczyć trąbę. A bez skitu, bo był mecz Manchester United i ten, Chelsea, nie? Ale to, co, ty, gdzie to niby było? To oni gdzieś polecieli za granicę, nie? Gdzie jest finał Ligi Mistrzów? Ja bym nie podał do środka! Manchester City, no przecież wiem, a City i nie United to nie to samo? Ja myślałem, że City to w sensie, że miasta, a United to klub, nie? Czemu nie podał do środka? Miasto gra? Nie no, udaje, to akurat udaje. Dobra, to akurat wiedziałem, no stulić po prostu, no Boże. Kopiór! Jezu, jakbym wujka oglądał. Uwaga, ten film jest w chuj wulgarny. Serio? Dlaczego masz taką koszulkę na sobie? Ponieważ jedziemy na mecz naszej ukochanej drużyny. Pierwszy mecz, na którym będę taki prawdziwy. Ja Gladio, nowy sub w ogóle! Jedziemy dopingować naszą drużynę. Mam nadzieję, że wygra. Wieziemy 3 cenne punkty i puchar. Ej, miałem być w tym pociągu, widzowie. Tylko miałem Dying Light'a, bo to było w czwartek. W sensie, miałem wracać z nimi. I jeszcze akurat do Krakowa pojechać. I oni mówią, dawaj to, będziemy przejeżdżać przez Warszawę, to wpadniesz. A ja mówię, dobra. Po czym, Evron jutro jest Dying Light, nie od tej 20. A ja mówię, kurde! Finału Ligi Europy. Cenne punkty! Tak, proszę Państwa, udało się tak naprawdę rzutem na taśmę ogarnąć bilety na ten mecz, ponieważ było rozumanie, ale wiadomo, że... Ej, też byłem raz na meczu, ale nie takim ogromnym. W Gorzniej pewnie było 200. Na WF-ie byłem. Udało nam się kupić z lekką marżą, że tak powiem, bilety. I jedziemy, proszę Państwa, do Gdańska na finał Ligi Europy. Nigdy nie widziałem Manchester United na żywo i nigdy nie byłem na takim dużym międzynarodowym... No United! Przecież... Nie no, widzowie, no mówiłem, że United. Meczu. Byłem tylko i wyłącznie na mieście Kraków 7 razy i tyle. Co więcej, nasz przyjaciel Wayne Rooney, również jest już w podróży. Krzysiu jest już przebrany, ale my też mamy swoje stroje. Ja mam szalik, którego kupiłem, wow, 10 lat temu. Wziąłem go z domu rodzinnego i mam też... Bo mówisz o innym meczu? Dwa ze sobą, jednym meczu. Ty czekaj, ja mówię o innym meczu, a to były dwa różne mecze. Ja myślałem, że oni na Ligę Mistrzów pojechali, yeah! Bo tam i tam grał Manchester, tak? Si. No widzicie, widzowie, nie? Manchester się splituje, jakby się połączyli, to by lepiej grali, nie? Będę machał, drugiego będę miał na sobie. Klonu, dziękuję bardzo! Tak jadąc w tej koszulce, to tak ryzyko. No widzicie, widzowie, mówiłem. No mówił, mówił. Manchester United gra z Villarreal. On cię do 21. Jest Liga Europy i Mistrzów. Co? Wiem. Co? Zupa. O Jezu, stare memy. Klasyk. No i co? Udało się, dojechalić. Tak, jesteśmy na Gdańsk. Brzeszcz! Co Jezus? Pani? Hazardzista! Młody hazardzista! Kurde, zastanawiam się, bo tam słyszałem różne opinie, że tak. Ja dwa koła się dorzucam do kuponiku. Jeszcze nie wiem, czy postawię, ale... O, my też mamy kuponik, widzowie, na 6 czerwca walkę Mayweathera z Epic Lookiem. Do chorągiewa i raz kibicuje United, a raz Liverpoolowi pepoglad, hatfu na chorągiewy pepoglad. Widzowie, wiadomo, że korona Kielce! Uuu, let's go! Nie no. Akurat nie, ale no wiadomo, a może akurat tak, zobaczymy, zależy, nie wiadomo. Czy jak wejdę na stadion, to wtedy zadecyduję. Wiecie, komu kibicuję, widzowie? Naszym, zawsze naszym kibicuję. Zobaczysz tych zawodników, z daleka, ale na żywo. Zobaczę, czy w ich oczach widać motywację. Okej. To Liga Europy, Manchester United z Villarrealem, a ty mówisz o Lidze Mistrzów, Manchester City z Chelsea. Ej, ale to musi być przewalone, wygrać Ligę Mistrzów, czajcie, macie jakieś Ligi Europy, coś tam i nagle masz Ligę Mistrzów, pieprzony challenge. Nie, i wygrywasz, o mój Boże. To musi być POG. I wiecie, co jest najlepsze w tym? Ci piłkarze, wszyscy, którzy grają w tej Lidze Mistrzów, oni już nie muszą, nie? Oni mają już tyle pitosu, każdy z nich, że to już nie jest takie, o dobra, gram, bo muszę wygrać, żeby coś tam. Nie, 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 to już jest normalnie grinder. To są ci grinderzy, którzy już sobie zarobili, ale oni chcą, wiesz, jeszcze sobie dla własnej satysfakcji, nie, wygrać. Chęć wygranej. Dla spełnienia marzeń. Tą chęć wygranej, to postawię. Proszę bardzo, ubrani, z herbem. Ja mam szaliczek, oczywiście. Panowie, czyli korągiewa ma. Ale za to, proszę bardzo, podwójne. Wuja to oldschoolowa. Ja mam koszulkę, jak mój kolega Ronaldo mi dał po meczu jedną swoją. Dlatego trzymam ją od dawna, ale dzisiaj się przyda. Dzisiaj się przyda, dzisiaj się przyda. To co, k***wa? Kto wygrał mecz? Manchester United! To takie malutkie marzenie, co, Krzysiu? To Manchester United był w Gdyni? Nigdy nie był, bo ja tak nie kibicuję, ale my... Wielkie marzenie! Wielkie! Nie malutkie! Ale ja już widzę, że mi się spodoba, już widzę, jak jest klimat w mieście, że to i w pociągu, czuć, pociągu! Tak. Pociągu i czuć emocje piłkarskie. Gdańsk, czajcie?
No tam Gdańsk, Gdynia, a to nie jest to samo, tylko inne ten? Dzisiejsze wydarzenie. Trójmiasto w Krakowie. Proszę państwa, mamy kamery Marii Deskali. Oni mają kolaba z sobą. Mega śmieszna, mega mała. To powinien być jeden z tych filmików, które mnie, wiecie, ja mówię cały czas, że kupiłem sobie koszulkę i ściągam ją. I mam. Ej, a podobno Gdynia jest mega patusiarska względem Gdańska i powiedział mi to kumpel, który mieszka w Gdyni. I potwierdza się to, bo jak przyjechał do Warszawy na Sylwestra, to zgonował na schodach. To właśnie ten znajomy, z którym poznałem się z Torkiem. No i on właśnie zgonował, to on właśnie do Gdyni potem wracał. No właśnie, został Gdynią. Star City na wyjazd. Are you okay, Gdynia? Ale jest klimacik tutaj, wszyscy śpiewają. 4 lata temu chodziłem w Krakowie do różnych pubów i oglądaliśmy tam z ziomalami z taką krakowską grupą Manchester United mecze w różnych pubach i tam się trwało te wszystkie przyśpiewki, ale pamiętam jedno. Pogu! Ale będziemy widzieć wszystko zajebiście. No pie, ale mocno. Dawid De Gea tam jest! Dawid De Gea tam jest! Pogers? Jak oni wszyscy lecą na wojsko, ale będzie jak... Jak prawdziwi Polacy, zresztą nie tylko Polacy, jak prawdziwi kibice, musi mieć po browara. Dzisiaj odstępstwo od diety. Co pić? Dzisiaj jest ten dzień, w którym napije się browarka, a nawet nie jednego, myślę, że nawet nie dwa. O, widzę jakiegoś Bronxa sobie otworzyć. O, to to. Mega mocno ten stadion wygląda. Jest naprawdę... Mega fajnie wygląda. Mamy już piwka. Popcorn! Wszystkie nasze i nasz będzie dzisiaj puchar! A teraz jakiś tam hymn śpiewają, tego Villarreal, ale nie wiem co za drużyna jest, ja nie kojarzę takiego hymnu. Ja to powiem teraz. Tam będzie hymn Manchester United. Ja niestety nie znam. Polish fans! Poznań! Czy to znasz hymn? Nie. Nie. Krzysiu, flaga kurwa! To jest tobą! Ty, a teraz czy z COVID jakoś co piąte miejsce może być zajęte, czy po prostu jeszcze ludzie nie przyszli? Pewnie co piąte zajęte, nie? Jak widzimy, 50%. Kochają, to szkoda. Przed nami. Koledzy z Manchesteru przyjeżdżali, już z nimi gadałem tutaj. Koledzy, będziemy z nimi dali ryja, będą nas motywować, żebyśmy dali ryja też. Zajebiście. Kon? Wasze zdrowie. Dzięki. Dzielajcie. Ej, 50%, ale i tak potężnie to wygląda, nie? Nie, no tutaj to nie akurat, ale... A nie, no, no, nie, no i tak... Ej. I tak git. Co jest? Jezu, naprawdę chłop się nawalił jeszcze przed meczem i nie obejrzy meczu, to po co te bilety kupił, mógł się nawalić przed stadionem za free. Znaczy za koszt piwa, ale... Jakiś. To Ebron, nie, widzowie. Stadion ekipy. Nie od dziś wiadomo, że w Anglii kibice, no, bardziej niż w Polsce są zaangażowani. To jest coś takiego, że w Anglii są jedni z lepszych kibiców, nie? Tutaj czuć chłopaki, drum ryja, jakbym był na jakimś stadionie polskim i patecki dar ryja. Każdy z nich to patecki. Ej, wiecie co jest piękne w takim, kurcze... sporcie jak piłka nożna, że jak ja bym tam był i miał absolutnie w dupie kto wygra, to jak wszyscy śpiewają i kibicują, to ja bym się sam zhypował i im kibicował normalnie całym sercem, nie? Jakby to jest kurde to, nie? Jakby, że ja tutaj nawet nie wiem kto gra, nie? Ale jak wszyscy, znaczy wiem, że Manchester, okej, okay, ale ja nawet nie mam pojęcia kto gra jako, że zawodnicy, no bo jakby nie śledzę tego już od wielu lat. Ale normalnie jak wszyscy stoją i śpiewają, no to atmosfera jest tak jakaś pog... Ja to już z filmu widzę, a jak z filmu to widać, to co musi być Ariel tam, no nie? Połowa nawalonych! Przesunięcie piłki po naszej stronie! Tak, bo jeszcze nie było akcji Villarrealu na tej połowie w ogóle! Dokładnie! Pop? Jak strzelam gola, a nie zobaczymy go? No to mamy powtórkę. Aaaa, kurwa, kupujesz bilety z tej strony, a na tej jest tylko bramkarz na tej połowie. Sadgę! A dobrze, że jest zamiana stron. Dzień dobry! Dzień dobry! Proszę państwa, pamiętajcie, czyli Manchester wygra, bo mają warunki angielskie. Villarreal ma cały czas 30 stopni, nie mają deszczu. No właśnie! Nie są przyzwyczajeni! Tak, Manchester jest przyzwyczajony do tego.
No bo, a tutaj k***a deszcz? Nie istnieją, nie istnieją! O! Co to było, ty? Nakładką na łeb musiał wejść! Właśnie ma dobry wejść. Tak, tak. Mogę tego typa z tyłu! Jezu, obudźcie go, no chłop ominie cały mecz, może mu się przycupło przed tym. Pewnie usiadł tam przed meczem, mówi, to 5 minutek sobie zrobię, obudzi się jutro. No nie no. To k***a, sędzia, nie w tą stronę, sędzia k***a. Jezu, jak normalnie mojego wujka. Pamiętam, było jakieś euro czy jakieś mistrzostwa, nie pamiętam, ale w jakieś były w wakacje. Chociaż nie wiem, czy nie zawsze są w wakacje, ale byłem mały i pamiętam, że mój wujek to normalnie... Nie wiem, widzi coś i mówi, dlaczego nie podał tam? Gdyby podał tam, to już by był gol. Myślę, Jezus Maria, no mój wujek to jest jakiś geniusz. Czym on nie jest jakimś trenerem i nie zarabia miliardów złotych, tylko siedzi na kanapie? Nie? You scouts. Gdyby on im powiedział, jak grać, to już byłoby 60 do zera. Ziomki normalnie. A Liverpool! Fuck Liverpool! Yeah. Fuck Villarreal! Fuck Villarreal! Fuck City! Fuck Liverpool! Udało mu się wylosować bilet, ale za dużo nie obejrzy. Ja się nie dziwię, czat, że chłop, że ten, że Krzychu nie rozumie, bo wyobraźcie sobie język UK. Ej, mate, ej, oj, oj! I jeszcze jak jesteś nawalony, za jakieś normalnie memły w usta. Co za nieszczęście. Dobrze, to do ciebie grałem. Mówi, ty znasz angielski, a kompletnie nie wiesz, co do ciebie mówi. Początku, a później odrabiają, więc... Tak, tak, oni potrzebują motywacji, inaczej... A to jest coś pięknego, być takim piłkarzem w sumie, grać na takich stadionach. Tyle ludzi się kibicuje. No i po chuj, czemu nie podał do środka? O, zaczyna się! Do środka, on na siłę dośrodkowuje! A tam kurwa, ja pierdolę. Ej, zawsze ci kibice nie czają, że oni wszystko widzą z góry, a w ogóle przed telewizorem to w ogóle masz pow ptaka, a oni są na boisku i jak chłop stoi w linii z innym chłopem, to inny zasłania. Jesteś na boisku, nie widzisz wszystkiego z góry. Gdybyś widział z góry, to byś wiedział, gdzie możesz podać. A ty biegniesz na boisku, masz piłkę, dojeżdża cię już dwóch obrońców, którzy są w ogóle jakimiś top tierami świata i ty teraz musisz podjąć w sekundę decyzję, patrzysz na piłkę, jednocześnie zobaczysz, gdzie jest twój ziomek, ale nie wiesz, czy podać do tego ziomka, bo przecież już się dojeżdża, kurde, jakiś Ronaldo, w sensie Ronaldo cię akurat nie podjeżdża, ale wiesz, jakby to jest insane, co tam się dzieje, nie? A chłopie, po prostu podaj! Po prostu podaj, to może się zamienimy i sam podasz! No ja pierdzielę, jakieś takie gadanie do tych piłkarzy, oni mają lata doświadczenia, wiedzą co robić! Czasami po prostu nie można tego zrobić! To jak mi ludzie mówią w czasie, Ebron, wyceluj w głowę i naciśnij lewy! Wiem, że mam nacisnąć lewy! Czasami po prostu nie wychodzi, no ja pierdzielę! Dzięki, forehead, po prostu naciśnij lewy na głowę! Druga wyklikaj im głowy. Wierzysz to, Ciela oliwka. To jest pierwszy połowie. O, rozkład jazdy jest. Muszą wygrać, kurwa! Na naszej połowie grają teraz, do kurwa! No to jest super dobry spekę! Jazda z kurwa mnie! Co to kurwa było, Bruno? Kurwa, Bruno! Ładnie, ładnie, kurwa! Poczciwy Krzychu to jest w ogóle bardzo, bardzo interesująca persona, ponieważ poczciwy Krzychu to jest osoba, której nie poznałem w pierwszy dzień, jak byłem u ekipy. Poznałem go, jak już leżeliśmy, znaczy siedzieliśmy bardzo na już takim, nie wiem czy to był kac czy nawalenie, o 7 rano i on przyszedł do kuchni w klapkach zrobić sobie śniadanie i tak wchodzi, i ja tak już siedzę, wujek Łuki to już nie wiem co robi i ja mówię, siema. On tak wchodzi, siema, i robi sobie jajecznicę, już w ogóle nie zwracał uwagi na jakiś obcy typ w domu, bo jego w pierwszy dzień, jak była ta impreza, nie było, nie wiem gdzie był, ale wstał rano i tak tylko, ja mówię, siema, no bo nie wiem, powiem pierwszy, bo już siedzę w tej kuchni, on tak, siema, siema, i normalnie jajecznica robiona i tylko coś tam czy coś chce, ja mówię, nie, nie, dzięki, on mówi, git, i po prostu poszedł z tym talerzem gdzieś, myślę, no to była ciekawa wymiana. No co, nie będę jakoś tam... Ja już tak sił nie miałem, żeby jakąś rozmowę zacząć. On jest u siebie, ma gdzieś. Nic, nic, okej. Ale bardzo sympatyczny. Go
Kiedy dwóch introwertyków się spotyka? Użyją cenzury, k***a, więcej razy? Kiedykolwiek użyli na jeden odcinek. Albo wcale, k***a, jebata! Sędzia! O Jezus, suchor! Biedny suchor! Ręka była, k***a! O! Fuckers! Ty, chłop wstał! Ej, jest! Żyje! Reza dostał! Chłop z tyłu w czarnej tej kurtce żyje! Jest! Rez! Bog wstał obecnie! Suchor też zauważy. Edison, kawali! To jest to, na to czekaliśmy! Co jest? Jak nie będzie go na to, chyba będzie jakiś żart. War Golczek. Naszą wulgaryzm dzisiejszym, bo jest mecz, są emocje, nie da się inaczej. Da się inaczej, to jest nieodłączna część kibicowania. Ja bym nawet nie pikał tutaj tego nic. Co tam trąba mówił, bo patrzyłem się na typa z tyłu. Ale kurwa, to Villarreal gra taką ch***nię, że jest niesamowite. Nic nie grają, no. Kto wygra mecz? Polska! Nagle sędzia się odwraca na trąbę i co? Co? Ręka! A! Dobra! To jest kurwa! Gdzie jest VAR? Gdzie jest VAR? Kurwo jebana! To k***a! Dawaj k***a, nie udawaj! Brawo k***a, brawo! Sępy się dobrały! Nie, tu padnie gol, musi paść. No musi. Ale czy już chodzi, żebyś zobaczył wywiad z gościem, który wygrał Ligę Mistrzów FIFA? On zaraz zobaczymy. Chociaż kurde, już 20. Ja bym to strzelił, Kejkona. Nie było tego rocznego za ch***. Nie było go za ch***, to prawda. Nie było go, ale jest k***a. Krzysiu, będzie go teraz. Będzie k***a. Bomba to już odpalony! Kurwa, Pogba! Co jest tą kurwa? Ej, kurwa, co ty pierdolisz? Dostał kurwa z barku i się wyjechał, debil, a? Kurwa, Rashford po kurwa! Co ty kurwa, nie widzisz jego rzeczu? Dobrze, sędziego zawsze trzeba jebać. Tak, jebać sędziego, on zawsze, nawet jak ma rację, jebać sędziego, nigdy nie ma racji. Dokładnie. Chyba, że na naszą korzyść, to wtedy szacuneczek dla nich. Tak samo jak modów na czacie, uuuu! Wtedy ma rację. Alvaro Moreno chyba, nie jest. On grał kiedyś w jakimś Liverpoolu chyba. Wiecie! Panowie, kurwa, 89 minuta, strzelamy gola i wypierdolić Villarreal. Kurwa, Pogba! Dobrze, brawo. Brawo za chęć. Miał być kurwa gol. Jeden czat! Jeden stream! Mąkę! Kochać sędziego! Dobrze, k***a ci chopie, moja babka ślepa na jedno oko, zrobiłaby to lepiej. Ej, ty k***o jebana! To jest k***a! Jaki rozkład jazdy! Jazda z modami! Uuuu! Za koszulkę śmieciu! Dogrywka, k***a! Dogrywka! Dobrze, k***a, Dawid! Ty kurwa! Koniec piecie połowy, Krzysztof! Ale to wyczuwalne, bardzo. Miejmy tylko nadzieję, że nasi zawodnicy mają większą jakość w strzelaniu karnych. Czad, czuję się jak na meczu, coś pięknego, łezka w oku. Niż tamci, tamte oszołomy. Ja p***e karne, k***a mać! To już będzie pojebane! Ale też loteria, ja się boję zawsze karnych, bo to już jest loteria jak skurczywy. Ty!
ten chłop z tyłu znowu zgonuje. Już nic nie zrobią, już nic nie zrobią. Bez kitu, gdzie jest chłop z tyłu? Ej, bez kitu siedzi. Z jednej strony się cieszę, bo będzie widowisko, ale z drugiej strony... Czad, bo chłop z tyłu, on włączył tryb highlightów na meczu. On wstaje, jak jest gol, a tak to śpi. Nie cieszę się, bo to loteria. On po prostu nudę przesypia. Dokładnie. Ale mi serce napierdala. Loteria! Ale mi serce napierdala. No i chyba. Jeżeli my nie trafimy, oni trafią, to wygrywają. To prawda. Rashford, kurwa, musi strzelić. Karne są przewalone. Okay. Ludzie są fajnie, fajne, dopóki nie kibicujesz żadnej z drużyny. Tak, fajne. Dokładnie. United, 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 United. O, o, o! Yeah! Pog? To było tak blisko, że ja pierdolę, żeby tego nie trafić. Ja już mam dość! Niech już kurde, ten Manchester wydzieli. Ej kurde, strzeliliśmy 16 kurwa karnych i każdy trafiony. O nie. Nie trafił. Znaczy trafił, ale w bramkarza. Bo czat. Jak trafisz w bramkarza, to bramkarz odbija ciałem piłkę i wtedy nie ma gola. Mhm. Widzicie widzowie, gdybym ja grał, to bym im powiedział, nie? Five head! Dobra, chodź, idziemy stąd. Nie wszystko jest takie piękne, jak można byłoby sobie wyobrażać. Szczerze. No nie. Remis. Tak, remis. Cóż, no tym razem szczęście nam nie sprzyjało, ale mam nadzieję, że następnym razem się uda. O ile będzie k***a następny raz, to też jest ważne. Ja jestem kibicem od bardzo dawna, zostanę nim na pewno jeszcze bardzo długo. No, byleby więcej finału, k***tym. Ale lagi tej kamery. Statystyka 15 finałów, że 15 finałów przez ostatnie 20 lat wygranych przez hiszpańskie drużyny z niehiszpańskimi została... K***a podtrzymana i jest 16. Ja, jak był finał 2008-2009 w Moskwie... Ej, bez kitu, u nas też nie strzelił, nie? Jakiś Polak. Ej, przewalone, ja bym nie chciał strzelać. W sensie, jak strzelasz, to możesz być bohaterem narodowym i strzelić w kluczowym momencie, ale równie dobrze możesz nie trafić i być nie bohaterem narodowym. Wygraliśmy z Chelsea Ligę Mistrzów, ja się k***a popłakałem. Ja się popłakałem, k***a ryczałem i wyłem na cały dom. Zanim oczywiście Terry się wyjebał, k***a, jak strzał karnego. Jak Cristiano Ronaldo nie strzelił, to się po prostu popłakałem w tym samym momencie, jak on nie strzelił. Będę do następnego sezonu, mam nadzieję, że wygramy cokolwiek, k***a, i będzie zajebiście. Remis był, zremisowaliśmy, także cenny punkt. Jeden punkt. Cenny punkt, w następnej edycji na pewno nam pójdzie, mamy punkt więcej w kolejnej edycji, więc to też jest im plus. Z ich strony, że później jeszcze sobie pograli, jeszcze poszło jakieś karne. Jale, ahole, następnym razem cię pokonam. A następnych zawodach cię pokonę. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, trzeba je kura posprzątać i w przyszłym sezonie wygrać coś więcej. Mam nadzieję, że wam się podobały nasze emocje, nasze darcie p***y, przeklinanie, chamskie, gburowate zachowanie, wobec drużyny przeciwnej, a szczególnie sędziego. Sędzia to... chuj! Dokładnie. Także trzymajcie się, dobranoc, jeżeli oglądacie to wieczorem, a jeżeli oglądacie... He, wiecie czad, nie? Lepszy remis niż w dupę penis. Hehe, kejkona. To po południu, czyli ja tego tutaj to wrzucam, to miłego dnia i sędzia. Ej, bez kitu. No i co, Diables, spóźniasz się, no, jest tak jest. Diables powiedział, że... ja się spóźnię chwilę, bo jakiś frajer...